Chciałbym zacząć od tego, że półtora roku temu odwiedzili mnie pan prezes, pan rektor, sekretarz, prawda? Udawali, że mnie namawiają, bo wiedzieli z góry, że to jest przyjemne zadanie, do tego, żeby się zająć redakcją zeszytu kolejnego Drzewa Franciszka. A związek był taki ze mną, że w roku 2021 organizowaliśmy Światową Konferencję Stowarzyszenia Ekologii Miasta. Proszę Państwa, ale być może komunałów, ale myślę, warto je na początek powiedzieć. Po pierwsze, tak już od kilkunastu lat to miasta są naturalnym środowiskiem życia dla większości ludzi. Po drugie, praktycznie cały przyrost ludności na świecie lokalizuje się w miastach. Cały przyrost miasta. To jest około 80 milionów ludzi rocznie nam przybywa. Żeby to powiedzieć bardziej obrazowo, co tydzień miasto wielkości Warszawy na świecie się pojawia. My mamy z jednej strony dążenie, powiedzmy uzasadnienie do uzasadnienia, do koncentracji zabudowy pod słusznymi hasłami miasto małych odległości, miasto zwarte. Chodzi o to, żeby zarówno usługi, jak i komunikacja publiczna była powszechnie dostępna, bliska czy łatwo dostępna, powiedzmy. Prawda? A z drugiej strony mamy zrozumiały interes tych mieszkańców, którzy chcą mieć wokół czy blisko swojego domu zieleń. Zwróćmy uwagę, że wszelkie zmiany przestrzenne, czy to budowa nowej dzielnicy, czy to budowa nowej drogi, czy czasami budowli, one mają bardzo długotrwały skutek. Więc pytanie jest takie, że ile przestrzeni dla ekosystemów chciałby ekolog przeznaczyć w mieście? A ile? Czy całe miasto, czy tylko kawałek? Jaki kawałek? Oczywiście parę funkcji innych jest, ale na ile one są podrzędne w stosunku do ekologii? Dziękuję za zaproszenie. Temat jest, powiedziałbym, akademicko powinienem odpowiedzieć, to zależy, ile tej zieleni, ponieważ tak naprawdę na pewno nie ma jednego rozwiązania. Wszystko zależy od tego, gdzie mieszkamy, skąd przybyliśmy, jakie funkcje ma ta zieleń pełnić. Zostałem już na samym początku, pan profesor Miskajski powiedział o tych różnych funkcjach miasta, bo pewnie serce by najlepiej biło, jakby wszystko zajmowały ekosystemy naturalne, tylko to by było miasto po prostu. I to z definicji przekreślamy nasze podejście do miasta. Ja bym chciał powiedzieć, że tą funkcję zieleni widzę troszkę szerzej, to znaczy w dokumentach, które w tej chwili się pojawiają i w tym, co ludzie na świecie robią, patrzymy nie tylko na zieleń, tak jak dotychczas rozumieliśmy, tylko patrzymy na zieloną i niebieską infrastrukturę, czyli to green and blue waves, czyli te takie miejsce zarówno zielone, jak i wilgotne, czy mokre, czyli wody, stawy i tak dalej. To, co bym sobie życzył, to żeby zostało to, co jest. Natomiast trzeba mieć świadomość tego, że za miastami stoi olbrzymia historia i nie ma prostej odpowiedzi. Najstarsze miasta, to myślę, że mało kto z Państwa wie, w ogóle, że nie miały zieleni. To jest po prostu dość oczywisty fakt, o którym zapominamy. Tam naprawdę nie było żadnej zieleni, co każdy może zobaczyć, wybierając się na wycieczkę do Ziemi Świętej, do kawałka Rzymu, który został w centrum, czy nawet do miast, które są już pod piaskiem w Sudanie, w starożytnym Egipcie, czy w Mezopotamii, to raczej zieleń to jest wymysł XVIII wieku gdzieś, kiedy zaczęto budować nowoczesną strukturę miast, dołączając do niej choćby dawne tereny wiejskie, więc my byśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy beneficjentami jednak pracy urbanistów znacznie wcześniejszych, co w Poznaniu zresztą doskonale widać. I to jest rzecz, no, którą myślę, że należy podkreślać. Ja bym chciał jeszcze w nawiązaniu do tego, co mówił pan profesor Miskajski, jednak nie dawać się sprowokować. Też apeluję do Państwa. Mody się bardzo zmieniają w świecie. Zarówno mody dotyczące komunikacji, mody dotyczące stylu życia, mody dotyczące zarządzania przestrzenią. I naprawdę to nie jest takie proste, że
procesach długoterminowych, o długoterminowych skutkach, szybko coś zmienimy, a za chwilkę będziemy to odkręcać. Ja powiem, żeby było, bo głowy spadają, jak wygląda z tą funkcją źle. Zobaczcie Państwo, to jest taki przykład kompletnie od czapy, ale żeby uświadomić, jak ten system działa. Na mapach zagospodarowania przestrzennego, tam gdzie umieszczamy zieleń, bardzo często tą samą barwą są zaznaczane cmentarze i parki miejskie. Natomiast ich funkcje są daleko różne. Ale nie tylko daleko różne są funkcje wykorzystania tych miejsc, choćby dla spacerów, choć uważam, że spacery po starych cmentarzach są wspaniałe po prostu, ale to ma inne konsekwencje społeczne. Całkiem niedawno pokazała się taka praca, metaanaliza z wielu państw. Możecie Państwo sobie sami się łatwo spodziewać się wyników. Jakie są ceny nieruchomości, jak ulica, jak mieszkanie, czy jak dom leży na ulicy Parkowej, a jakie są ceny nieruchomości, jak leży na ulicy Cmentarnej. No, dlatego w Olsztynie, skąd pochodzę, mam ulicę Spokojną. Chyba, żeby, że tak powiem, zrównoważyć ten wpływ. Ale to pokazuje, że nawet takie drobne decyzje, które nie związane są bezpośrednio z lokacją zieleni, tylko z jej opisaniem na planach i na tym, co człowiek będzie z tym robił, naprawdę mają olbrzymie skutki. I to już ostatnie zdanie. Ja cały czas mówiłem, że ta zieleń ma służyć, znaczy chciałem przedstawić Państwu, że ta zieleń ma służyć mieszkańcom, ma się wpisywać w te inne funkcje miasta. Natomiast powinniśmy chyba wiedzieć o tym, że nie jesteśmy jedynymi mieszkańcami. Że procesy urbanizacyjne dotyczą także flory i fauny. I czy nam się podoba, czy nie, organizmy charakteryzują się różnym stopniem adaptacji. I ta zieleń to jest najczęściej najlepszy krok do tego, żeby dać im możliwości adaptacyjne, a zapewniam, że to jest z pożytkiem i dla nich, i dla nas. Myślę, że w dalszej części dyskusji chyba dojdziemy do tego, że jedną z funkcji zieleni, którą odkrywamy dosłownie w ostatnich latach, tym, z czym profesorem Mizgiejskim nawet się, można powiedzieć, ostatnio wspólnie zajmujemy, wspólnie w sensie, że nie ta sama tematyka badawcza, ale nawet ten sam projekt badawczy, czyli świadczenia ekosystemowe, to dotyczą nie tylko tego, gdzie możemy pójść, gdzie możemy pobiegać, ale zacząć od tego, co było w liście też pana wojewody, że to ma naprawdę olbrzymie, pozytywne znaczenie dla zdrowia psychicznego i dla zdrowia fizycznego mieszkańców. Pan profesor Mikuła łączy dwie perspektywy. Perspektywę profesora uniwersytetu, ale także osoby zaangażowane w procesy decyzyjne. I ja chciałem właśnie zapytać, no dobrze, że mamy zieleń mieć w mieście, ale jak to zrobić, prawda? Jak ucierać te różne perspektywy, jak kształtować zieloną i błękitną infrastrukturę w świetle tej konkurencji? O przestrzeń, która w mieście jest bardzo silna. Słucham. To jest właśnie pewnie podstawowy dylemat, który współcześnie mamy w miastach. Jak znaleźć jak największą przestrzeń dla terenów zielonych, wiedząc, że jesteśmy w takim systemie ustroju społeczno-gospodarczego i politycznego, w którym własność prywatna jest chroniona, jest silnie chroniona. Powiedzielibyśmy nawet, że czasami w praktyce niestety silniej niż interes publiczny, czyli interes wszystkich mieszkańców miasta. I w związku z tym jest to duża rola planowania przestrzennego w tym, aby w jakiś sposób te relacje wyważyć i znaleźć ten sposób na jednoczesne funkcjonowanie tej działalności inwestycyjnej w mieście, no i ochronę tego, co faktycznie cenne, może najcenniejsze, czyli sieci zielonej i błękitnej infrastruktury. Jak pan profesor Tojanowski wspomniał, to od razu mnie naszło, że wiele z tych pierwszych takich założeń zieleni publicznej w miastach europejskich, często powstawały one na miejscu dawnych fortyfikacji miejskich, czyli na terenach, które swoją dawną funkcję utraciły, ale były w jakimś sensie terenami publicznymi. Z ochroną zieleni czy pozyskiwaniem na cele zieleni terenów publicznych nie jest tak źle na pewno. Natomiast naszym wyzwaniem jest, i to zawsze mówimy, chronienie zieleni na terenach prywatnych, gdzie perspektywa właściciela czy potencjalnego inwestora jest
zdecydowanie inna niż ma to często zarówno mieszkańców, jak i sąsiednich mieszkańców, jak i często władz samorządowych. Niestety często jest tak, że za zieleń trzeba płacić z budżetu publicznego właścicielom prywatnym i często trzeba to robić, bo wartość tej przestrzeni jest na tyle duża, że te koszty finansowe, które się pojawiają, są godne poniesienia. Tak? Ale oczywiście zawsze jest jakiś maksymalny pułap tego, co samorządy, bo najczęściej to one, na nich to spoczywa ta kwestia, są w stanie na to wydelegować. Poznań jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ten ogólny szkielet planistyczny systemu zieleni, wymyślony przez profesorów Wodziczkę i Czarneckiego w latach 30., realizowany także przez władze okupacyjne, które przy wszystkich strasznych rzeczach, które tutaj zrobiły, akurat tą koncepcję klinu zieleni jakoś kontynuowały. Koncepcja, która tylko w połowie została zrealizowana, bo mówimy o systemie klinowo-pierścieniowym, ten pierścień nie został zrealizowany. Tak naprawdę to, co miało się opierać na sieci 18 portów dookoła miasta, które miały łączyć się też w taki pierścień, to akurat w latach powojennych zostało zaprzepaszczone, bo wszędzie w te miejsca się wdarła zabudowa. Natomiast mimo wszystko, mimo tych wyzwań i bardzo niekorzystnego systemu planowania przestrzennego w Polsce, może będzie okazja o tym jeszcze powiedzieć, a na pewno idzie o tym poczytać, bo o tym też są artykuły w magazynie. Po tym, jak w 2003 roku odgórnie decyzją Sejmu została zdjęta tak naprawdę ochrona planistyczna ze wszystkich terenów zielonych w mieście, ten proces odbudowy tego zasobu planistycznego, tych instrumentów ochrony klinu zieleni trwał długo, dosyć długo. Czasami nie wszystko się udało, czasami w niektórych miejscach, moim zdaniem, zupełnie niepotrzebnie zabudowa się jednak wdarła. Natomiast mimo wszystko udało się w jakiś sposób ten szkielet zielono-błękitnej infrastruktury miasta ocalić. Cały czas oczywiście pojawiają się nowe miejsca, nowe wyzwania, w których trzeba pewne wartościowe ekosystemy ochronić, bo jest na nie często presja inwestycyjna. Ale kilka przykładów, czy w okolicach rezerwatu Żurawiniec, czy teraz toczy się bardzo rozwiązana dyskusja wokół terenów na Górczynie, pokazują one, że przy pewnej determinacji, przy współpracy samorządu z mieszkańcami, przy świadomości tego, że będzie czasami coś dużo kosztować, raczej kilkadziesiąt niż kilkanaście milionów, da się też te cenne tereny chronić właśnie za pomocą instrumentów planowania przestrzennego. Mamy taką zlepkę, jak jest zielono, to jest pięknie, jak brakuje zieleni, to jest niepięknie. Natomiast chyba sprawa nie jest taka całkiem prosta, bo mamy kwestię eksponowania niektórych pięknych budowli lub ich przesłaniania przez drzewa na przykład. Mamy kwestię zieleni spontanicznej. Czy zieleń spontaniczna jest piękna w jakichś terenach poprzemysłowych, opuszczonych, czy jest też piękna inaczej? To jest kwestia zieleni tej spontanicznej, ruderalnej, która się gdzieś pojawia, prawda, samoistnie. Czy powinniśmy się tym zachwycać, albo nauczyć zachwycać, czy mamy to tępić i pielęgnować, że tak powiem, zieleń tylko taką pięknie urządzoną? Na marginesie powiem o pewnej dyskusji, która się pojawia dotycząca różnorodności biologicznej w parkach. Otóż w wielu parkach na zachodzie u nas powolutku zaczynamy to wdrażać. Praktykuje się wokół drzew parkowych pozostawienie roślinności spontanicznej, taki wianuszek, powiedzmy około metra wokół. No, jest dużo zgrzytania zębami, że jak to wygląda. Ale to są miejsca kształtowania roślinności spontanicznej. Ładne czy nieładne? Czy powinno być ładne? Jak to w ogóle wygląda, panie profesorze? No trudno, wydaje mi się, oceniać właśnie tylko w takich kategoriach ładne, brzydkie. Ja bym powiedział, że zieleń, no, czy nasza percepcja, recepcja tego, na co patrzymy, ma pewien też taki kontekst i chciałbym odpowiedzieć w takiej szerszej perspektywie, nie tylko
dnia dzisiejszego, ale to, co tutaj zaczął pan profesor, wspominając właśnie o tym założeniu Szpidela, Wodiczki, profesora Czarneckiego, mianowicie, że na wszystko powinniśmy patrzeć też w takim szerszym kontekście. I to samo powiedziałbym, że nie możemy patrzeć na budynek sam w sobie i mówić, czy on jest piękny, czy brzydki, ale też trzeba powiedzieć, jak ten budynek ma się w kontekście otoczenia sąsiednich budynków, czy też w kontekście zieleni. W związku z tym, odpowiadając na pytanie pana profesora, myślę, że to też zależy od pewnego takiego kontekstu. Mianowicie jestem głęboko przekonany, że zieleń powinna sama z siebie jest piękna, ponieważ jest doskonała, jako że jest odnawialna, ma w sobie ten kod, jak każdy organizm, do odradzania się. Ale chcę powiedzieć, dając taki, właśnie mówiąc o tym wartości edukacyjnej, mianowicie, że wszystko może prowadzić do tego, aby być coraz bardziej empatycznym na naturę. No, można powiedzieć, że mówię pewne rzeczy takie dosyć oczywiste. Ale myślę, że każda zieleń, każda forma jest piękna. No, to też można powiedzieć, czy w ogóle, no, nie zgadzam się na przykład z pojęciem chwastu. No, na przykład. Czyli, ale chciałbym na tym powiedzieć, każda roślinność jest piękna. Oczywiście można powiedzieć, że dla miłośników pozbruku kostki granitowej, na przykład walka z mchami, jest dla mnie niezrozumiała, ale zostawiając to. Ale chciałbym powiedzieć o takim kontekście, mianowicie, czy nasze, powiedzmy, 30-lecie w nowym ustroju, czy wniosło w naszym mieście, czy możemy się czymś szczycić, że oto w ciągu 30 lat no, można było już zasadzić drzewa, którymi moglibyśmy się dzisiaj cieszyć. Jakoś tak nie, trudno jest mi sobie uzmysłowić. A na przykład w poprzednich latach od II wojny światowej do 89 roku na przykład wspaniała organizacja, chociażby Cytadeli i Synergia właśnie sztuki, rzeźby, pewnych rozarium i tak dalej, i tak dalej. Czy w okresie właśnie w latach 30. Tutaj też chciałbym jeszcze dodać, że ten park, to założenie pierścieniowo-klinowe w roku 30. był ogólnopolski konkurs i można powiedzieć, że to, co profesor Czarnecki w zasadzie tak filmuje, to znalazło to potwierdzenie właśnie w tych projektach urbanistycznych z tamtego konkursu. Czy mogę się już tutaj nie zgodzić, czy to będzie w następnej turze? W formule ad vocem może. Tak. A potem będziemy. Dobrze. To tylko tak tutaj z kolegą chciałem, profesorem się nie zgodzić, bo mianowicie, co mam na myśli? Jeżeli mówimy, że wynalazek Zielonego Miasta to jest, powiedzmy, 200 lat, no to chciałem zapytać, jak to się ma do Warszawy, naszej drugiej stolicy, czy trzeciej stolicy, bo przecież dla wielu przyjezdnych właśnie z krajów tak zwanej zachodniej Europy, z Francji, Anglii czy Niemiec, właśnie Warszawa to wydawała się wsią, która była stolicą, no więc można powiedzieć, czy nie było w tym jednak pewnego nowatorstwa i być może, że to wszystko zależy od punktu widzenia i że być może jakby przełamaliśmy pewne dane schematy. Różne grupy społeczne mają różne oczekiwania wobec zieleni, prawda? Czego innego oczekuje mama z wózkiem na spacerze, czego innego tata z kilkunastoletnim, prawda, czy kilkuletnim szkrabem, który chce pograć w piłkę, czego innego osoba, która idzie na spacer z pieskiem, czy ktoś, prawda, spacerujący, no właśnie, na randce. Jak
to pogodzić, te różne oczekiwania wobec zieleni w polityce miejskiej. Zwracając właśnie uwagę na te różne oczekiwania. Czy tu mamy jakieś recepty? Bardzo proszę. Wbrew pozorom te różne oczekiwania nie są tak dalekie. To czy myślę sobie, że te dwie najbardziej wrażliwe na otoczenie grupy, czyli właśnie dzieci, opiekunowie, rodzice i z drugiej strony osoby starsze, mogą się tak naprawdę bardzo często spotkać na tych samych terenach. Dziś w różnego rodzaju projektach dla miast nawet się projektuje tak zwane place zabaw dla dorosłych. To też jest bardzo ważne z powodu różnych działań terapeutycznych, na przykład dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób, które potrzebują przebywać na powietrzu. Natomiast mówię o nas może tak szerzej, myślę, że wiele osób to też pojmuje, że jako rodzinę średniego pokolenia, chociaż tutaj wielu z nas ma akurat małe dzieci i w związku z tym jakby jesteśmy też w tej pierwszej grupie, ale po prostu bardzo często na tyle szybko żyjemy, że na co dzień jakby nawet nie patrzymy na ten zieleń, nie zastanawiamy się, w jakim otoczeniu przebywamy, po prostu korzystamy z tego, co jest, natomiast ta refleksja przychodzi właśnie wtedy, kiedy się człowiek staje albo rodzicem, albo no, zdrowie powoduje, że potrzebuje na przykład zdrowego widoku, albo właśnie z wiekiem to przychodzi. Jeszcze raz mówię, to wbrew pozorom nie są bardzo, bardzo odległe sobie potrzeby. Wydaje się, że inaczej to mówią, musimy wypośrodkować między właśnie estetyką, czy interwencją, planowym jakby kształtowaniem tych terenów, a pozostawieniem czegoś, co się nazywa strefą przyrodniczą. Dzisiaj bardzo często w biuletynie jest też opisane albo czwartą przyrodą wręcz, czyli w ogóle nie ingerowaniem w to, co natura sama ukształtowała. I teraz posłużę się przykładem. Dzisiaj bardzo często się na przykładach właśnie pewne sprawy kleruje Górczyn właśnie. Mieszkańcy Górczyna, czy w ogóle mieszkańcy bardzo często nam sami wskazują, gdzie chcą zieleni i jakiej oni tej zieleni chcą. I okazuje się, że coraz częściej pojawiają się głosy, że nie chodzi o jakiś bardzo mocno zakomponowany park. Nie chodzi o wydawanie dużych sum pieniędzy publicznych. Nie chodzi na przykład o utwardzane pozdrukiem, czy nawet jakimiś kamieniami stylizowanymi alejki. Chodzi o alejki żwirowe, ewentualnie takie, po których można przejść szybką stopą po deszczu. Parę ławek gdzieś na obrzeżach, kosze na śmieci. Uczynienie tych widoków bezpiecznymi w myśl zasady safety by design, czyli po prostu, żeby jednak głównymi arteriami na to danego terenu dało się bezpiecznie przejść. I to jest potrzebne nie tylko osobom z dziećmi, ani osobom starszym czy słabszym, ale takim, które chcą spokojnie przejść po prostu. Więc wydaje mi się, że te potrzeby się spotykają i to spotykają się na poziomie, który nie musi nas bardzo dużo kosztować. Teraz tak naprawdę to jest kwestia zmiany tego, co się uczenie nazywa paradygmatu podejścia do zieleni w mieście, że nie musi być to zieleń urządzona, nie musi być to zieleń urządzana od nowa, a nawet zwłaszcza przez przekształcenie zieleni istniejącej w taki sposób, że będziemy karczować te samosiewy, a w zamian za to wstawiać nowe egzemplarze gatunków w naszej opinii wydawałoby się cennych, a przez to bardzo często wrażliwych, które się słabo adaptują, które trzeba nieustannie podtrzymywać przy życiu. Więc konkludując jakby ten cały wątek, myślę, że potrzeby różnych grup są bliskie sobie. Chodzi o to, żeby czuć się swojsko, żeby czuć się blisko. Właśnie wydaje się, że większą wartością jest zieleń, nie powiem rozsiana, nie? Bo jeżeli mówimy mówić o pewnych ciągach, systemach, ostatecznie o ekosystemie, to powinny istnieć pomiędzy nimi powiązania, jakieś tak zwane zielone ciągi. Natomiast, żeby ten dostęp, próbuje się to też w ustawodawstwie coraz bardziej gdzieś przemycać. Już w ustawie tak zwanej Lex Developer jest, chociaż zapisane to jest bardzo tak oględnie, w projektach różnych krajowych standardów urbanistycznych się coraz bardziej to precyzuje. No to, co mamy w Europejskiej Agencji Środowiska, że to jest 300 metrów, czyli powiedzmy 500 metrów dojścia, no to jest taki horyzont bardzo wyśrubowany dla wielu z naszych osiedli czy miast. Natomiast wydaje się, że bardziej chodzi właśnie o bliską zieleń, żeby ona była i nawet poprzez adaptację ziemi, która istnieje, dzikiej, nieurządzonej, tylko w taki sposób, żeby czuć się na niej bezpiecznie i żeby można było przebywać,
a biorąc pod uwagę pewien aspekt polityki społecznej, nawet integracja międzypokoleniowa jest wartością dodaną, czyli nie musimy projektować pod konkretną grupę, każda grupa znajdzie coś na takim terenie dla siebie.